Dzień dobry, ultrasi i ultraski. Tu wasz niestrudzony kamerzysta Łukasz Marx z kanału Wywiady na Rowerze. Właśnie kończę kręcić wyścig wzdłuż Odry o długiej i skomplikowanej nazwie Gravmageddon Along the River albo Gravon ATR. No właśnie, Odra. Słuchajcie, ja jestem zaskoczony. A wiecie, czym jestem zaskoczony? Zawsze Odrę kojarzyłem tak jakoś, nie wiem, takie miałem myśli, bo ja Odry w ogóle nie znam. Nie znam tych rejonów poza Wrocławiem. Wrocław to zawsze wiedziałem, że to miasto, tam setki mostów i cała masa jakichś śluz i tych budowli hydrotechnicznych, ale właściwie poza Wrocławiem na dobrą sprawę nie znam tych terenów. Jestem zaskoczony kompletnie tym, jak fajna, malownicza i dzika momentami jest to rzeka. Oczywiście wzdłuż Odry jest cała masa budowli hydrotechnicznych, no bo Odra jest rzeką żeglowną. Jest dużo kanałów, jest dużo śluz, jest dużo dla miłośników w ogóle takich technicznych spraw. To super, tutaj po prostu co parę kilometrów jest coś naprawdę fajnego do obejrzenia. O, tutaj właśnie macie okazję zobaczyć, idziemy sobie przez most. Patrzcie, tutaj jest śluza. O, śluza i taki most. Jeden z tysięcy mostów nad Odrą. Rzeczywiście tutaj mostów przez Odrę, przez jej kanały, dopływy, odpływy. Tego jest naprawdę masa. Ale ogólnie rzecz biorąc, kilometry pięknych łąk, kilometry ptaki, mokradła. Super. Ja byłem pewien, nie wiem dlaczego, miałem taki obraz, że Odra to jest rzeka, która po prostu jest takim kanałem gliwickim. Nie, zupełnie nie. Ona meandruje. Tutaj jest naprawdę, są miejsca, gdzie jest przepięknie. Natomiast co wy mówiliście o tym wyścigu, no bo to może ciekawsze niż moje wrażenia. Pierwszy wyścig w sezonie, więc towarzystwo jeszcze nie wszyscy rozjeżdżeni, wielu z was, myślę, że to była pierwsza poważniejsza przejażdżka, to jednak 800 km. Słuchajcie, to nie w kij muchał, więc wiele osób narzekało na ból tego, śmego i owego, nie ma na czym siedzieć, nie ma czym kręcić, no wiadomo, tak jak to na początku sezonu. No i wyścig okazał się trudny. Szczególnie pierwsza część wyścigu, może pierwsze dwie trzecie czy trzy piąte, nie wiem jak to liczyć. W każdym razie tam było trudno, dlatego że to był teren. Tam prawie w ogóle nie było asfaltu. Większość po prostu jechaliście po wałach. Wałach w różnym stanie, nie zawsze utwardzonych. Wałach, gdzie jest ścieżka i gdzie po prostu wytelepało was potężnie. Także to było zaskoczenie. Myślę, że wiele osób kojarzyło może takie kawałki właśnie z drugiej części tego wyścigu, to znaczy z tej strefy niemieckiej tutaj, tej, gdzie ja teraz jestem, gdzie jest asfalt kilometrami, bo wszystkie wały są wyasfaltowane i sobie tym asfaltem można śmigać zarówno na gravelu, na szosówce, jak i na dowolnym rowerze, co zresztą bardzo dużo ludzi robi i bardzo dużo ludzi tutaj po tych wałach po niemieckiej stronie się kręci. Także dwie części wyścigu. Pierwsza to była właśnie bardzo terenowa, gdzieś do Krosna Odrzańskiego, a potem już się zaczęło trochę delikatniej, także naprawdę tam dostaliście w kość. I w ogóle dużo czasu spędziliście wzdłuż samej rzeki, to znaczy jakby w jej pobliżu. To nie był wyścig, który gdzieś tam kilometrami odjeżdżał od tej rzeki. Nie, jak spojrzy się nawet na traka, to widać, że to wzdłuż Odry, ciągle tą rzekę widać. Po tej stronie, po tamtej, dlatego że Odra to jest taka specyficzna rzeka, która czasami płynie dwoma czy trzema korytami, bo tu jakiś kanał, tu właściwe koryto i to tak nie wiadomo, po której stronie ta Odra. Teraz na przykład jadę, to tak, tutaj o, tu jest Odra niby, ale tam też jest jakaś Odra, tak? I to tak, no w ogóle właśnie ta rzeka ma bardzo dużo starorzeczy, dużo stawów, ma poldery, co jest takie dość niespotykane. Ja sobie nie zdawałem sprawy. Tu są kilometry takich terenów łąk, które są, służą do zalania. One są otoczone wałami. To też daje taki klimat, bo na tych polderach są jakieś mokradła, jakieś takie właśnie bagienka. Także fajnie. Ja się bardzo cieszę, że tą Odrę zobaczyłem. Myślę, że wielu z was też pierwszy raz tutaj było, bo mimo, że wielu startujących pochodzi albo z okolic Wrocławia, albo gdzieś tutaj z terenów nad Odrą, to wcale nie znali tego, bo tutaj mało kto pewnie tak po prostu wzdłuż rzeki jeździ. Także kolejna rzeka, która się doczekała ultramaratonu wzdłuż w Polsce. Fajnie, mamy Wisłę, mamy Odrę, mamy Wartę, mamy Bug. Coś tam jeszcze mamy, ja w tej chwili nie pamiętam, ale w każdym razie kolejna rzeka, która się doczekała ultramaratonu. Bardzo fajna impreza. Wiele osób podkreślało właśnie, że trafiło na nią ze względu na organizatora, który najpierw zorganizował Gravmageddon, który się cieszył bardzo dużą popularnością i bardzo dobrymi opiniami, a teraz właśnie dlatego trafili też na wyścig wzdłuż Odry.
takim dość częstym motywem też waszych opowieści tutaj była wdzięczność organizatorowi, że pokazał wam tak fajne tereny. Faktycznie, bo ja też bym tutaj pewnie nie przyjechał w żaden sposób, gdyby nie wyścig, bo tutaj nie ma jakichś takich terenów bardzo turystycznych. To nie są ani góry, ani morze, ani Mazury. Także tutaj na tą Odrę to się tak turystycznie specjalnie nie przyjeżdża. No wiadomo, tam jakieś miasta się zwiedza, czy Wrocław, ale tak turystycznie to tutaj tereny nie są takie, powiedzmy, bardzo znane, więc myślę, że to dla wielu osób była okazja, żeby po prostu te tereny pierwszy raz w życiu odwiedzić. Dla mnie zresztą też i zawsze jestem bardzo organizatorom, podobnie jak zawodnicy, jestem bardzo wdzięczny. Także namawiam wszystkich, którzy chcą zobaczyć Odrę, na pewno na tym wyścigu tą Odrę zobaczycie wiele, wiele, wiele razy. Dziękuję wam bardzo, uczestnikom, dziękuję za rozmowy. Dla mnie bardzo fajną rzeczą jest to, że właściwie prawie każdy, do kogo podjeżdżam, zna mój kanał. Nie muszę tłumaczyć, kto ja jestem, czym się zajmuję. Miłe to i sympatyczne i liczę, że tak będzie dalej. Wspierajcie mój kanał, lajkujcie, to tak muszę to jako youtuber powiedzieć. Wspierajcie, lajkujcie, dzwonkujcie i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę to widzimy się na kolejnych imprezach. Do zobaczenia. Cześć, cześć.